of the games I could not enter. Walked into the flames, called out your name. Witamy wszystkich serdecznie na powitaniu wakacji w Psarach. I jeszcze raz przypomnę, że organizatorami imprezy skierowanej do dzieci przede wszystkim są Stowarzyszenie Nasze Psary i Trzebińskie Centrum Kultury. Jak co roku przygotowaliśmy dla Was wiele atrakcji. Wszystkie dzieci, przypominam, mogą bez ograniczeń pojeździć sobie na kucyku, więc myślę, że każdy pojeździ do woli. Mamy też w tym roku nowość, mamy kłada, który już tam też służy dzieciom. I te atrakcje, przypominam, że zawdzięczamy Fundacji Wesoły Smoczek z Bolęcina. Mamy też przygotowane konkursy z nagrodami, które podzieliliśmy na kategorie wiekowe i teraz może powiem bliżej coś na temat tych konkursów. Najmłodszym dzieciom proponujemy wykonanie wakacyjnego muralu, czyli wakacje, lato, rysowanie kredą tam na tym kartonie, który jest powieszony na ogrodzeniu. Wyznaczone są miejsca dla dzieci, proszę się potem tam podpisać na tym i oczywiście jest to konkurs z nagrodami. Starsze dzieci od lat 10, czyli tak od 4 klasy, zapraszamy do udziału w grze terenowej przygotowanej przez parafialny uczniowski klub sportowy z Młoszowej. Przybyli do nas goście, to są przedstawiciele firmy Faro, którzy przyjechali do nas z replikami karabinków szturmowych. Jest to pani Monika Knapik i pan Maciej Kulikowski i oni zapraszają wszystkich do takiego rekreacyjnego strzelania tam, z tym, że nie będzie to konkurs, tylko po prostu takie sprawdzenie swoich umiejętności. No oczywiście tu w tym przypadku nie będzie nagród. Jak się na koniku jeździ, powiedz? Fajnie. Fajnie? Lubisz, a pierwszy raz jedziesz na takim koniku, czy jeździłaś wcześniej? Pierwszy raz jedziesz? Tak, pierwszy raz, tak? No to fajnie, no widzę, że się bardzo cieszysz. Panie się też cieszą, że mogą przewieźć taką damę na koniku, tak? Nie. No to pomachaj troszeczkę tutaj rączką. O, pięknie, pięknie. Jak ci się strzela z tej broni? Dobrze. Co? Marzyłeś o tym, żeby zostać żołnierzem kiedyś? Tak. To masz niebywałą okazję, prawda? Ty i tarcze, do których strzelasz, tak? Dobra, masz oko? Tak. Liczyłeś ile? Ile tam jest? 2, 4, 6. To 6 strzałów zrobiłeś, tak? Mhm. No to fajnie. Jak się jechało? Bardzo fajnie. Tak, fajnie się prowadzi? Tak, fajnie. A trudno się jeździ? No, nie. Co? Nie. Ale można zrobić turę, się wtedy trudno jeździ. Będzie to turę. 4x4. To, wywalisz się na... To lubicie takie niespodzianki, tak? Tak, wywalisz się na... Ja mam. W zakręcie. Startujecie? Dobra, startujcie. Babcia też może startować. Nie, trzeba w rozkołysaną skakankę trzeba być. Uwaga! A jeszcze chciałabym poinformować, że mamy takiego szczególnego gościa, który nas odwiedził. Otóż odwiedził nas pan burmistrz Grzegorz Żuracki. Bardzo dziękujemy.
i za chwileczkę rozda nagrody w naszym konkursie plastycznym. Damy im próbę jeszcze drogą, dobra. Druga próba. Wykluczenie będzie, trzecia próba jest wykluczenie. Uwaga. Jak się powiedz jeździ? Pierwszy raz jeździsz na takim kładzie? Tak. No i co? Jakie wrażenia? Jakie wrażenia? Dobre. Tak, bardzo pozytywne. Chciałbyś zostać takim kierowcą takiego kłada? Tak? Na przykład pojeździć sobie po lesie z kolegą, z koleżanką, z bratem, z siostrą. Tak? No to co? No to pokaż jak jeździsz. Odjeżdżaj teraz, pokaż. Delikatnie dodajemy gazu i uciekamy.